Witam serdecznie. 4 września 2023 rok. Dzieci do szkoły. I dziwny układ. Bo właściwie lęk. Lęk, który pozostał, muszę by było powiedzieć, prenatalny. Ponieważ moja babcia wtedy już zastanawiała się, co robić. Wybuchła wojna. Trzeci dzień. Czwarty. Piąty. My dzisiaj już jesteśmy 4 dni po tej historii. Ale ciągle coś w powietrzu wisi. Pan, który nosi takie ubranko, cały czas nas namawia i co tu ukrywać, robi z nas, chce z nas zrobić ofiarę. I to wszystko dziwnie działa. Trzeba brać pod uwagę najważniejszą rzecz, że przed nami wybory i za parę miesięcy wybory w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego mówię, naciskam na Stany Zjednoczone? Dlatego, że tam na pewno wygra pan prezydent, którego abdykowano i pozostanie. I to da mu przede wszystkim bardzo czystą kartę. Po raz pierwszy wpuszczono, można by było powiedzieć, w malinę sami siebie. Przerosła forma nad treścią i nauczyciel nie odebrał, raczej inaczej. Uczeń przerósł nauczyciela, ale kiedy stał się nauczycielem, spadł do stopnia, no można by było powiedzieć, beznadziejności, ponieważ nie wyniósł żadnej lekcji. Toczą się różne historie, a w dodatku wykorzystał to świat. Świat wykorzystał w bardzo prosty sposób. To tak. I tym bardziej, że nasz wróg za rzeki Bóg okazał się, nazwijmy to, chytrym lisem. Ponieważ sam dostał 2 razy więcej niż chciał dostać. To trzeba przyznać, że w tym momencie bardzo się opłacało odebrać takie, a nie inne działania. Czy te działania są warte zysku? To nie chodzi o to. Przede wszystkim chodzi o taką sytuację, która pokazuje możliwości związane z tym, jak powinniśmy postępować. Z kim utrzymywać kontakty, a kogo się po prostu bać. Jesteśmy w pierwszym dniu, gdzie dzieci poszły do szkoły i powinniśmy przede wszystkim stosować najważniejszą rzecz, uczyć się z historii. Dla naszego kraju każde państwo ościenne było kłopotem i to dosyć poważne. Każde. Czy patrzymy na Czechy, kiedy mamy
Przepraszam pana. Okej. Właśnie to jest to, że jakiś tam, ale życie się toczy dalej. I w tym momencie Czesi nam zrobili ten kawał z tą datą. Ta data okazała się, wiecie jaka, cały czas jesteśmy w stanie, właściwie co kilka lat odradza się jakiś okres, gdzie jesteśmy zmuszani do pospolitego ruszenia. Tak to by można było nazwać najprościej. Jeżeli idziemy, Słowacja pokazała nam w 1939, bo też od razu, ja nie pamiętam w którym dokładnie roku i w jakim dniu wkroczyła tutaj i zrobiła swoje. Teraz idąc, jeżeli patrzymy na następny kraj, którym dzisiaj się bardzo przyjaźnimy, on też nam pokazał, co potrafi. Potem następnie no Rosja, oczywiście, że tak, pamiętacie, dopiero za chwilę będzie ta rocznica. Potem następnie mamy no, Bałtyk, a właściwie Litwę, która też idealnie postąpiła i też historycznie, no jeszcze mamy Białoruś, ale Białoruś nie zrobiła właściwie nic złego. Białorusini co to powiedzieć, jak to było z Białorusią? Tutaj Białoruś zawsze traktowała siebie jako gorszą Polskę. Ani nie, absolutnie nie Rosję, tylko gorszą Polskę. I nie mają Białorusini w sobie coś takiego, co bardzo mnie osobiście boli, że poniżają się. Są tacy, a pan, i to mnie bardzo irytuje. Nie są powiedzmy wylewni, nie są tacy, nie można powiedzieć, że nieprzyjacielscy, bo to jest nieprawda, ale są w tym momencie bardzo dziwni i co mnie bardzo irytuje, dlatego że Białoruś dla Polski to, no co tu ukrywać, Jagiełło był Białorusinem i historycznie Białorusini nie byli kniaziami. Tutaj, mimo to, że byli tam kniaziowie, ale jeżeli spolszczyli się, nie pretendowali do tych wielkich książąt, do tych wielkich, tak, chociażby rodzina Radziwiłłów, czy chociażby Sapiehowie, czy Czartoryscy, to jednak Białorusini tutaj no, troszeczkę niżej. No to mamy Kościuszkę, to mamy no, sporo tych nazwisk. W tej chwili jakoś tak mi uciekają, ale mamy sporo takich. No i bo patrzymy na Grodno jako Białoruś. Akurat Grodno nie jest Białoruś. Grodno jest, zawsze było Litwą, należało do Litwy. To Stalin zrobił ten podział i zrobił bardzo interesująco właśnie dlatego, że Grodno było takim ośrodkiem, gdzie część była Polaków, część oczywiście Białorusinów, ale wbrew pozorom bardzo mało, ale sporo było Litwinów i Ukraińców. Ta nacja
i w dodatku jeszcze Żydów, no i Niemcy. I Grodno składało się, no i Rosjanie również też, ponieważ to był ostatni jakby bastion rosyjski przed wejściem do Polski, bo już Białystok absolutnie nie był polsko-białoruski. Coś tutaj nie podoba mi się. No idziemy dalej, no o Litwie to wszyscy wiemy, mamy Bałtyk, no Bałtyk to znamy historię naszych okrętów, dziwne losy, w ogóle dziwny czas, no i idziemy, mamy Niemców, no mamy Prusy. Też trzeba brać pod uwagę, Królewiec, który dzisiaj jest, dzisiaj wrócił do swojej nazwy, i Królewiec bardzo dziwną ma historię. W sumie są to Prusacy. Prusacy byli zawsze bardzo wojowniczy. I kiedy zdominowali ich Krzyżacy, przejęli tą nazwę. Tą nazwę, kiedy po rozwiązaniu no, zostały Prusy. Ale sami Prusacy przeszli na naszą stronę, założyli to bractwo jaszczurcze i stąd mamy herby. Prus 1, Prus 2, Prus 3. W herbarzu naszym polskim. I to są wspaniałe herby, wspaniałe rodziny. One się troszeczkę zmieszały z Jaźwingami. I tutaj też bardzo często u Jaźwingów występują te herby. No bo to są te same tereny. I Prusacy odegrali ogromną rolę w polonizowaniu, w założeniu. I sami się spolonizowali w pewnym okresie i nie stanowili jakby działań takich, że dzisiaj można stworzyć państwo pruskie składające się z autochtonów, ponieważ ci autochtoni albo przeszli na polską stronę, albo zostali zniemczeni, albo po prostu zabici. No trzeba przyznać, bardzo dużo też znikło autochtonów na Litwie, Łotwie i w Estonii, tam uciekali w tamtą stronę i w Ruś. Prusy jako Prusy, Niemcy, Kant i cała ta historia, co tu ukrywać, dzisiaj oparta filozofia kantowska, no to jest dzisiaj współczesny Kościół. To jest ta filozofia. I czy to są podwaliny, bo niektórzy twierdzą, że to są podwaliny no, faszyzmu. W pewnym sensie można by tak powiedzieć, ale bardzo delikatnie i raczej bym szedł zupełnie w inną stronę filozofii. I teraz idąc, już omijając, idąc do następnego kraju, Niemcy. Niemcy są po zjednoczeniu. Nie pamiętam, ile było tych księstewek, ale tych księstewek było mnóstwo. Połączeniu. Te księstewka, pamiętajcie, że do tej pory mają wpływ, dlatego że jak spojrzymy na Badenia, spojrzymy na Wittenbergię, czy spojrzymy na jeszcze jakieś inne tam księstewka, czy tą Szwabię słynną, to czy Bawarię, chociażby chyba najbogatszy rejon i najbardziej, co tu ukrywając, najbliższy nam, bo katolicki,
No i to jest też, trzeba wiedzieć o tym, że to jest bank dokładnie kościoła. Bawaria jest to miejsce, gdzie no, bawarski bank to jest podległy, dlatego też dawniej kardynał, a potem papież, a jego brat. Także nie czarujmy się, że nie. Jak ktoś mi powie, że nie, no to niech sobie obliczy, dlaczego Jan Paweł wyświęcił tak dużo niemieckojęzycznych świętych. No i wtedy będziemy mogli polemizować. No i potem następnie mamy, no wracamy do naszych wspaniałych Czechów, których uwielbiamy wręcz każde słowo. My się śmiejemy z ich nazywnictwa, oni się śmieją z naszego nazywnictwa. I to jest taka krótki obieg po granicach. Czesi no, też przeszli na tą stronę niemiecką i właściwie proszę mi pokazać, jedyna Białoruś, która nie brała udziału w pacyfikacji Polski. No więc przyjrzyjmy się temu z prawdziwą odwagą historyczną i spójrzmy prosto w oczy sobie, jakie korzyści powinniśmy z tego wyciągnąć. Jak powinniśmy traktować te narody, jeżeli jesteśmy narodem, który mówi jednym językiem, w rzeczywistości wyznaje jedną religię, bo jeżeli patrzymy na, przypuśćmy, patrzymy na Tatarów naszych, no są muzułmanami, ale to jest już tak daleka historia i tak wspaniała, zresztą oni sami się zdegradowali, bo w tej chwili właściwie mamy nawet mułę napływowego, a nie tego historycznego, co jest skandalem, bo ta rodzina odegrała ogromną rolę w historii Polski. Wspaniałe nazwisko, właściwie każdy o nim słyszał, to nazwisko słyszał i w każdym okresie historii naszej. To trzeba brać pod uwagę i nagle jesteśmy pozbawieni tego, tak jak w założeniu, no to jest taki wpływ. I teraz, jeżeli patrzymy z punktu widzenia tutaj tej samotności, no to jeżeli nie mamy możliwości stworzenia jednego frontu, ponieważ u nas zawsze znajdzie się jakiś liberał, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a zapomnijmy, nie kłóćmy się, bo to nie ma sensu, a w rzeczywistości sprzedaje za plecami i handluje, kooperuje i właściwie powinno mu się tak w Warszawie robiło to aka zgolić głowę lub też po prostu inną formę jakąś przyjąć, wykluczenia, to my dajemy jeszcze szansę. Pamiętajmy o tym, że jedna z najważniejszych rzeczy, jaka jest, mamy podział tutaj na zabory. Ten podział na zabory, to co ja już wielokrotnie tutaj opowiadam o tym, że to są te trzy alkohole. I te trzy alkohole, coś mi tutaj nie podoba się, te trzy alkohole postawione na jednym stole weselnym robią kłótnie i
sztachety idą w ruch, czyli polskie nunchaku. Powinna być taka dyscyplina olimpijska, najprym by wodziły Kielce oczywiście, kieleckie tutaj, bo to są najbardziej waleczne postacie w historii. Zresztą tutaj trzeba przyznać, że gro najdłużej stawiała opór komunizmowi tamta strona Polski. Kielce, Lublin, Białystok, tam i no co tu ukrywać, Bieszczady. Dlatego też w pewnym momencie dowódcą pacyfikującym był pan Kiszczak, który dorobił się, no właśnie nie zdążył zrobić szkoły, nazwijmy to tak, no bo jeżeli ktoś jest po podstawówce i dochodzi do takiego, po szkole podstawowej dochodzi do takiego aplauzu i buduje, zresztą pan Jaruzelski to jest mniej więcej, no on troszeczkę listą tej szkoły jezuickiej, co lubił Stalin z kolei, bo Stalin skończył tę szkołę, no kościelną w założeniu, bo tam to uczył się na batiuszkę, tak. I no u nas jeszcze takim złotoustym był Oleksy, zresztą bardzo lubiany przez panią, dobrą, ładną panienkę, tak, która teraz bryluje na salonach, o zgrozo, i mąci w historii. Teraz tutaj no mamy jeszcze jakiś innych artystów, którzy też mącą i udają. W tej chwili no można by się cieszyć, bo właśnie wracając do pana prezydenta, świat został okupowany przez głupotę i ta głupota tak się rozpasała, że na szczęście zrobiono nawet robią te listy, tutaj właśnie ta cyfryzacja. I ta cyfryzacja niby jest przeciwko nam, ale możemy to obrócić przeciwko tym osobom, ponieważ o tych osobach z kolei będziemy wiedzieć dwa razy więcej niż nawet one wiedzą o sobie, ponieważ czasami no, zapominają, gdzie są. Więc tutaj ta cyfryzacja uważam, że jest bardzo dobrze zrobiona, dlatego też, że oni poddali się, przynajmniej ci na niższych poziomach, wierności i służalczości, no u nas, w naszym kraju, to przede wszystkim programowi pierwszemu, no i co to ukrywać, obojętnie któremu, i tej poprawności politycznej. No i w ten sposób rozpoczyna się po prostu likwidacja, pomału, to w ciągu, podejrzewam, że w ciągu 10 lat tutaj nasz naród skurczy się właściwie do dawnej Warszawy. To trzeba przyznać. Po pierwsze, mój rocznik, czy w ogóle te roczniki już odejdą naturalnie, a ci, którzy się poddali temu słynnemu eksperymentowi, odejdą, po prostu odejdą, no będzie tylko i zostanie ta garstka takiego świata, i ten świat dzieciaki, ten co skrzypiał był intelektualistą, bo widać, że jeździć to on nie potrafi na rowerze.
dwaj obok, trzej potrafią, a on no właśnie w tej chwili przysiadł, bo już się zmęczył po pokręciu trochę pedałami. Dobrze, że dzieci jeżdżą na rowerze i uprawiają ten sport. Ale jeszcze jedna rzecz, że była przerwa, a żeby uprawiać sport, nie może być żadnych przerw. Teraz te dzieci są niedotlenione, te dzieci, nie wiem czy pamiętacie, z dawnych czasów była rytmika. Oprócz WF-u była rytmika, która uczyła koordynacji pułku. Tak, to było takie trochę głupie poskakiwanie w miejscu, machanie, robienie pajacyka czy nie pajacyka. Dzisiaj, jak widzicie, olimpijczyków, oni to robią na rozgrzewce. I nie po to, tylko to się nazywa rozciąganie, czy na przykład to jest taka metoda bliższa, na przykład można by było powiedzieć, no, najbardziej modnej jodze. Ale wtedy właśnie jakieś takie w wojsku to się nazywało zaprawa, to było bardzo brutalne i takie najbardziej wulgarne, bo te pompki i tam jeszcze jakieś inne, czy to coś dawało. Szczerze mówiąc, ja znam ten reżim brytyjski. Tutaj, no co tu, ci, którzy przywieziono ich tutaj na spadochronach. Czyli, no wiecie, o kogo chodzi. Nie chcę tutaj wymieniać, bo może znowuż coś się stanie. I ponieważ moich właśnie pięciu znajomych, znaczy nie moich, tylko moich rodziców, przechodzili to szkolenie. Także jeden brał udział w szkoleniach młodej kadry przed powstaniem warszawskim. Znaczy tutaj ćwiczono młodych chorążych. I był to harcerz. Wspaniały człowiek. Ja żałuję, że nie miałem z nim lepszego kontaktu, ponieważ on był no, warszawiakiem. A nie łodziakiem. Myśmy wtedy mieszkali na Świętego Wincentego w Warszawie, ale ja byłem troszeczkę za mały jeszcze, żeby spełniać te jego przypuśćmy warunki, czy pytać się, jak to było. Ale jednak to otoczenie, które do dzisiaj znam wokół tego człowieka, czyli jego wnuków, jego synów słabo, wnuki znam, ze względu na to, że wnuki mieszkały u niego, a syn jeden był na placówce zagranicznej, dokładnie, no poprzez te znajomości właśnie jego i pobyt w Anglii i wyjechał wtedy, w tamtych czasach to był sukces, ale no, to jakoś się udało. Nie wiem, jakie były losy, na pewno nie, bo ktoś powie, o, to był... No nie zupełnie. Czasami niektórzy, krótko mówiąc, myśleli. Także... Nie było aż tak niewyjątkowo. To jest fakt faktem. Pamiętajmy o tym, że to były czasy terroru. Ten terror, który jest teraz, jest powieleniem tego, co było. To jest... Młodzież nie odczuwa tego terroru, ale odczuje wtedy, kiedy zapukają jacyś panowie, skąd oni wzięli pieniążki. Przypuśćmy, że oni zbunkrowali jakieś pieniądze, albo dostali od rodziców i zaczyna się to bunkrowanie, bo to chodzi o to, żeby najpierw doprowadzić do tego, żebyśmy byli po prostu, mieli ten cztery litery z tyłu bardzo jasne. No. Albo inaczej, to co zrobił Herod, tak, umoczył te cztery litery w wodzie i
powiedziała, się w to nie wtrąca. No więc to jest mniej więcej ta sama metoda. Ostatnio słyszałem dobry kawał no, na tym TikToku. Nie chcę tutaj mówić mniej więcej, żeby tam nie było żadnych tam, ale że jak umyjesz, to możesz wracać, bo będziesz miał czyste te 4 litery, tak. I wracaj do, no nazwijmy to, do domu, a nie korzystaj z czegoś. I taka jest prawda, że my politycznie w tej chwili mamy i nie potrafimy obmyć tych rąk i być razem, być czyści, być jednolici, być konserwatywni w swoich działaniach, bo konserwatyzm buduje jedność, liberalizm buduje niezgodę, dlatego że człowiek z natury musi coś posiadać i zawsze posiada coś innego niż kto inny, dlatego jest 12 znaków i oprócz tego jeszcze każdy jest inny z nas. Dla jednego stanowi wartość kamień, zwykły polny, a dla drugiego człowieka słowo. A jeszcze dla trzeciego człowieka, przypuśćmy, roślina jest warta najwięcej. Przez to też mogą być kłótnie, zresztą co tu ukrywać, czasami nie pojmuję. Mojej koleżanki, z którą tutaj będę prowadził bloga, znaczy te wypowiedzi, właśnie offsetkę tą bloga, no tak mówiłem między sobą, dlatego że ona ma bloga. I o co chodzi? O rozmowę z roślinami. Szukamy takich osób, które rozmawiają i słyszą te rośliny. Szukamy, poszukujemy tych ludzi właśnie do programu i do pewnego zrozumienia. Wiemy o tym, że to jest. Rozmawialiśmy już z panem Romanem Nachtem na ten temat. Pan Roman Nacht bardzo ładnie odpowiedział, zresztą to jest w nagraniach. I cały czas szukamy wśród osób, które zajmują się w pewnym sensie duchowością, w pewnym sensie jakimś zrozumieniem. Ale to jest pewnym wejściem do tego okna porozumienia. Bo jeżeli świat ten rozpocznie po prostu tą informację, którą my jako ludzie, jako homo sapiens nie posiadamy, a posiadają drzewa, posiadają rośliny i one się komunikują między sobą. Może być to bardzo interesujące i zupełnie inaczej spostrzegawcze. To jest najważniejsze w tym wszystkim i wtedy może nastąpić, przypuśćmy, kryzys cywilizacyjny, ponieważ możemy się dowiedzieć więcej o sobie, a z kolei ten świat może być bardzo bogaty. I tutaj, idąc tą drogą, wchodzimy właśnie w epokę wodnika. I właśnie to jest klucz do tego i jednocześnie historią tą, aby nie wierzyć temu i zabezpieczyć się, żeby ten świat był cały czas otwarty, a nie zamknięty i eliminacja nas. Bo eliminacja w tej chwili kogokolwiek stanowi o zubożeniu myśli. Każdy z nas myśli inaczej i kiedy złączymy tą myśl w jedno, mamy ogromny almanach wiedzy. Kiedy stworzymy garstkę tylko, jakąś społeczną, to jest ubogi zeszycik 16-kartkowy świadomości i starczy. I jeżeli patrzymy na te wszystkie historie, patrzymy na to wszystko, co jest dookoła nas,
to wprowadza nas w ten czas, przypuśćmy, w założeniu jakiegoś działania. Pamiętajmy o tym, że najważniejszą rzeczą, że mamy czapkę niewidka. Nie musimy pokazywać w tej chwili jeszcze wszystkich czterech liter, tak? Właściwie, no tak. Nie musimy. Dłońmi się można porozumiewać, a to te sygnały na przykład są znane chociażby w każdej strukturze, która jest strukturą tajną. Masoni mają swoje symbole, które pokazują tutaj. Potem następnie wojskowi mają swoje instrumenty. Stare kultury, Indianie mają też swoje, mogą mówić językiem ciała. Zwierzęta też mają, które dzisiaj wykorzystują behawioryści w komunikowaniu się, a właściwie nie w komunikowaniu, tylko w ujarzmianiu zwierzęcia, aby nie był po prostu szkodliwy dla nas, dla homo sapiens. I to wszystko prowadzi do tego, że właściwie mamy czas w tej chwili, przy tym momencie, który nastąpi, lata moment wyboru, wybór tej strony prawdziwej, jasnej, bo tłumaczę, że to nie jest tak, jakby nam się wydawało, bo my jesteśmy. Nie, musimy dać szansę pozostawienia, dlatego że w tej chwili wroga tego znamy i ten wróg nic nowego nie wymyśla. Jeżeli nawet wymyśli, to mamy jeszcze inne sposoby na to, żeby to po prostu w przyszłości. Po pierwsze, to są ludzie, którzy jeszcze góra 10 lat będą. Jeżeli będą przez te 10 lat, możemy zbudować ruch, który już jest zbudowany, i tylko uaktywnić go. Czy właśnie tutaj pana z Wrocławka, czy pana, który chodzi w bryczesach. I będzie dużo łatwiej w ten sposób podejść do tej sytuacji, niż na przykład poddać się temu liberałowi, bo ten, tak jak zaznaczam, że boję się tego. Mimo to, że ten ruch, który dzisiaj jest, jest też w gruncie rzeczy bardzo liberalny, ale to jest ruch, który dąży do jednej rzeczy, do ustawienia nas w systemie, no to co mówiłem, stanowym, więc byśmy się stali jakimś takim historią, byśmy mieli to z tej unijnej gwiazdeczki, by się stała taka raczej w tą stronę gwiazdeczki, i tam nie wiem, czy by nam dołożono tą gwiazdeczkę, czy nie. Trudno powiedzieć, czy to jest złe, czy to jest dobre. W zależności od pewnego wpływu. Ja boję się tego. Dlaczego? Wiem, co, jak bardzo mocno stan Teksas walczy o to, o Prym. I stan Teksas jest to, ponieważ znam ten stan doskonale i obok, to, dlatego że pamiętajcie o tym, że oni, między innymi to w Stanach Zjednoczonych to widać w mundurach. Jeżeli patrzycie na czapkę żołnierza, to jest konfederatka, a jeżeli patrzycie na oficera, to już jest kapelusz, czyli Unii. I teraz kapelusz jest
symbolem Stanów Zjednoczonych. I za tym idą, każdy teksończyk nosi buty te kowbojskie, to jest teksoński zwyczaj, to jest, są pomysły teksońskie, żaden nowojorczyk tego nie to, że nie założy, to będzie, przypuśćmy, zupełnie inaczej się ubiera. Także pamiętajmy o tym, że idźmy tą drogą Teksasu, idźmy tą drogą folkloru, tej koszuli kraciastej. I jeżeli mamy nosić te spodnie, to nośmy wranglery, a nie te inne, bo wranglery są te. I każdy, zresztą jak oglądacie pana Cejrowskiego, to pan Cejrowski, mimo to, że nie mieszka w Teksasie, ale obok Teksasu, i Teksas jest dla nas, jeżeli patrzymy w tym punkcie takim, my jesteśmy tacy sami w Europie. Jeżeli patrzymy na Stany Zjednoczone i patrzymy na Teksas i folklor, to my jesteśmy prawie identyczni tutaj w Europie. Tak samo jesteśmy zbuntowani, tylko nie nosimy u boku szabelki czy też jakiejś tutaj, no wiecie o co chodzi. I odbiera nam się to pomału. Czy ćwiczy się właściwie to samo, co zrobiono na nas, no po prostu. I pamiętajcie o tym, że w gruncie rzeczy, jeżeli chcemy do czegoś dojść, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że taką stolicą naszą, takiego prawidłowego, zimnego myślenia, to jest jednak, co tu ukrywać, ale ta główna diecezja, czyli tutaj Gniezno, czyli poznańskie. I to jest podstawą nas. Ja wiem, że robię psztyk Krakowowi, ale już nie róbcie stolicy nam z Krakowa. A Warszawa no, nie jest tym najlepszym miejscem. Przynajmniej powinniśmy tak, kiedyś jeden z komunistycznych włodarzy chciał zrobić Sejm, który ruchomy. I to by była naprawdę, to by było naprawdę dobre rozwiązanie dla nas, dlatego że po pierwsze Sejm by jeździł po Polsce, po tej wielkiej Polsce, w dodatku jednoczył te sale na przykład, czy te miejsca, no, stałyby się bardziej publiczne i może by nie było to tak, jak jest w tej chwili, bo w tej chwili widać, że to jest zamknięte środowisko i takie środowisko, przypuśćmy, za szybą, tak, że to bardziej przypomina akwarium niż coś logicznego. No i tutaj jakieś dziwne wycieczki z plecaczkami, nie wiem, to dzieci wypuścili z, chyba nie ze szkoły. Jak to ze szkoły, no to gratuluję, jak oni z, kiedyś się chodziło z rańca. Dobrze, to trzymajcie się, powodzenia. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Ja postarałem się wam wytłumaczyć, jak ja widzę to ze swojego punktu widzenia. Oczywiście to jest mój punkt widzenia, nie czyjś, nie absolutnie. Ja w to wtrącam jakby astrologię, tylko pokazuję wam, jak wygląda to, bo ktoś by powiedział, co astrologia na to powie. To jest po prostu punkt siedzenia i punkt widzenia. Każdy z astrologów ma swoje jakieś pochodzenie. Ja nie kryję, jakie ja mam. Inni pewnie kryją, bo jeżeli cokolwiek mówią, to mnie się to nie podoba. Dlatego, dlaczego? Zaznaczam, nie znoszę liberałów. Nie znoszę, dlatego że nie znoszę. Nie to, że nie znoszę, tylko zaraz Państwu wytłumaczę w najprostszy sposób. Przychodzi kelner do Państwa, do kogoś z Was i trzyma palec w zupie.
Dobrze, w porządku. Wraca, przynosi drugie danie, trzyma palec w buraczkach. Zaczynacie się denerwować i pytacie się: panie, dlaczego pan trzymasz, bo się a on mówi, bo się oparzyłem, to trzymaj pan w czterech literach. A on mówi, a jak wracam, to trzymam. I to jest ten liberalizm w kawale, ale w rzeczywistości nie znuszę, kiedy koło mnie siedzi człowiek, który śmierdzi. Rozumie to, że on jest chory. To daje mu adres do lekarza. I on wie o tym. I on uprzedza. Przepraszam, ale ja po prostu wydzielam bardzo silny pot, czy tam jeszcze coś. Ale to, że on jest wolny, to dla mnie nie jest liberalizm, bo to jest choroba. Jeżeli teraz patrzymy na te wszystkie dziwne rzeczy i wolno komuś iść z wydartymi spodniami z tyłu i pokazywać te swoje cztery litery, a idę z dzieckiem, to nie chcę, żeby to dziecko to oglądało. Nie dlatego, że jestem liberalny, tylko to, nie liberalny, tylko dlatego, że to wymaga kultura. Po to dziecko ubieramy, po to dziecko kształcimy, po to dziecko wychowujemy, żeby nie było takie. A tutaj nagle taki gość się spotyka. Teraz, jeżeli jadę autobusem i dwoje młodych ludzi uprawia jakąś, nazwijmy to, całowankę, czyli całuje się, w sposób nieomalże obleśny, co pozwalamy dzisiaj na ślubie, kiedy ktoś powie, że już jesteście małżeństwem. Jest to wtedy miłe i wskazane. Ale ogólnie rzecz biorąc, w tym autobusie ci nie reprezentują nic. I nie mają jakiejś takiej możliwości zastanowienia się, że są w publicznym miejscu. Jeżeli teraz w założeniu liberalnie, bo do tego dojdzie, że tutaj są krzaki, zdejmę spodnie i postawię swój ślad z czterech liter i to jest mniej więcej to samo, co być w bloku i zapukać, zostawić na wycieraczce, zapukać i poprosić o papier toaletowy. To jest cały czas liberalizm. Jeżeli jesteście liberalni, to gratuluję, bądźcie liberalni. I wam tłumaczę, bo możecie powiedzieć, że to nieprawda, że to jest takie troszeczkę naciągane. To nie jest naciągane, tylko to jest rzeczywistość. W tej chwili ta rzeczywistość dochodzi do tego, że wyrzucą was z domu i powiedzą, że są liberalni. Bo dlaczego? Bo ta ustawa przeszła, dlatego że powiedzą, że tam jest ciepła woda pod ziemią. I oni potrzebują wasz teren. Oni potrzebują, niektórzy mówią, do tego nie dojdzie, no już doszło. To tylko w zależności, czy prezydent to podpisze, czy nie, czy się nas wystraszy, czy się nas nie wystraszy. Ci, którzy piszą petycje. I teraz ci, którzy trzymają ten, jak to się mówi, język za zębami, nie chcą rozpowiadać tego na ogólnie, to inni się patrzą i przyglądają się jak na wariatów na nas. Tak. Ja nie wiem, czy zdążę puścić ten film, który przez dwa dni, bo ten dzisiejszy puszczę wcześniej, ale te dwa filmy puszczę, które zrobiłem wczoraj, ale nie miałem czasu po prostu ich oprawić. Dzisiaj puszczę ten film, mimo to, że puściłem już film. Więc będą nie w kolejności, no ale wybaczcie, zaznaczam to, po to, żeby właśnie zwrócić uwagę na
pewne cechy liberalne. Jeżeli ktoś mi opowiada o tym, że on jest liberalny, no to w takim razie ja dziękuję jemu, bo nie wiem, czy on wychodząc z toalety umył rączki. Bo jestem pewien, że nie umył. Dlaczego? Bo liberalnie podchodzi do wody, będzie oszczędzał wodę. A ktoś powie, ale proszę pana, jest brak wody. Nie ma żadnego braku wody. Przez ostatnie 50 lat pracowano nad tym, żeby nie było w tym kraju wody. Nie robiliśmy żadnych zbiorników. Woda na podwórkach spływa od razu do kanalizacji. Kanalizacje są zapchane wtedy żwirem czy piachem, ale nie jest ta woda gromadzona do podlewania kwiatków, do podlewania. Administracje tym nie rządziły, bo było pięknie zielono. Przecież trawniki się malowało na zielono. Bo przyjeżdżał pan generał Jaruzelski albo Kiszczak, to brało się farbą i malowało przecież. Dokładnie. Albo jak był festiwal w Kołobrzegu, jak się wyskakiwało się i robiło się cuda w tym, żeby to wyglądało i szła piosenka do wojska. No, to słuchajcie, paranoja, no, kompletna. I to jest liberalne działanie. Ci ludzie, którzy wtedy, oni są dzisiaj tacy. Oni są demokratyczni. Liberalizm jest demokratyczny i to jest największy błąd, ponieważ prawo własności, to, że ja mam tą rzecz, nie jest, a ten pan, który ma ten sweterek, jeszcze mówi daj, 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 nie odmawiaj, daj. Co mamy dać? Za powstanie warszawskie? Niech on się zastanowi, skąd on ma te pieniądze. A skąd my wzięliśmy? Z ciężkiej pracy naszych ojców, naszych dziadków i nas. Więc zastanówmy się, a co on potem powie, że jakie mają pieniądze za ten rurociąg? Myślcie troszeczkę, słuchajcie holistycznie, bo mnie, przepraszam, ale szlak zaraz trafi. Ja nie mówię do ciebie, tylko do tych, którzy wchodzą dopiero teraz i tak sobie, ha, 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 co on opowiada. Niech zaczną myśleć czerwonoarmiści. Bo to są czerwonoarmiści, którzy przefarbowali się, liberalnie podchodzą. Przerażające to jest. Słuchajcie, zostawiam was. Miłego dnia. Jak wczoraj powiedziałem pewnej grupie, która chodzi po mieszkania i stuka. Zdenerwowali mnie strasznie. No ale cóż. Tacy, no nie wiem, czy oni są potrzebni. Przez nich są wojny. Tak, przez nich są wojny. Idziemy do przodu. Ktoś by powiedział, że nieprawda. Kiedyś opowiem, dlaczego. Już niektórzy zaczynają o tym mówić. I to bardzo mnie cieszy, bo nie jestem sam. Do zobaczenia. Z Bogiem.